To jest, proszę Państwa, trochę na uboczu głównego tematu, jakim jest przywrócenie wysokich poziomów wody na torfowisku, ale może się okazać istotne dla niektórych właścicieli gruntów i na pewno jest to perspektywa, w którą użytkowania torfowisk w Europie i na pewno w tą stronę będziemy szli, znaczy my, jako osoby zajmujące się ochroną torfowisk będziemy to starali się promować, ale też prawdopodobnie rozwiązania gospodarcze w Europie. Palukultura, czyli rolnictwo bagienne. Palus to bagno, kultura, tak jak agriculture, paludiculture, więc angielski, a właściwie z niemieckiego, bo termin zaproponowało Greifswaldzkie Centrum Badań Bagiennych Paludikultur i później poszła od tego nazwa niemiecka. Na zdjęciu uprawa pałki szerokolistnej w Mecklenburgii, projekt założony chyba ze 2 lata temu, prawda, Magda? Tak, byłam tam. Tak, ja też tam byłem, to akurat moje zdjęcie, ale część zdjęć jest z twojej wizyty. W tym roku powinni wreszcie robić taki pierwszy pokaz tej tak, pałki, już był, który da się wykorzystać sensownie. Z Magdą jesteśmy współautorami, bo część fotografii pochodzi z wizyty studyjnej na temat paludikultury w Niemczech. Idea jest taka, żeby przywrócić wodę torfowiskom odwodnionym, zachowując je jednocześnie w sektorze produkcyjnym. Dlaczego? Dlatego, że nawet gdybyśmy my przyrodnicy bardzo chcieli, to nie zdołamy namówić ani inwestorów prywatnych, ani państwa, żeby wykupili wszystkie grunty rolne. A z drugiej strony byłoby to nieakceptowalne społecznie i ekonomicznie, no bo właściciele gruntów straciliby źródło przychodu, więc chodzi o to, żeby znaleźć sposób takiego gospodarowania, żeby te obszary nie generowały emisji gazów cieplarnianych, ale jednocześnie, żeby utrzymać przychody dla rolników i od nich uzyskać te korzyści, które uzyskujemy generalnie z projektów ponownego uwodnienia torfowisk, czyli przywrócenie wody w krajobrazie to jest retencja, czyli adaptacja do zmian klimatu. Im więcej wody w krajobrazie, może nad jeziorami to jest mniej znaczące, ale tam, gdzie ich nie ma, to jest bardzo ważne, żeby była woda w krajobrazie, która może parować, schładzać mikroklimat. I jednocześnie uzyskujemy ochronę gatunków i ekosystemów nie tylko w obrębie tej uprawy paludikulturowej, bo to jest zwykle dosyć uboga gatunkowo monokultura zdominowana przez jeden gatunek, ale dzięki temu, że tu podnosimy poziom wody, to w jakichś resztkach tego torfowiska lepiej zachowanych na skrajach systemu mamy szansę podwyższyć poziom wody i ochronić jakieś rezerwaty, które zwykle są fragmentami zmeliorowanych systemów. Więc jest tutaj dużo różnych korzyści. Są podręczniki. Jest sporo projektów międzynarodowych badawczych, zarówno agrotechnicznych, jak i ekologicznych czy klimatycznych. Właśnie wystartował duży konkurs na projekty unijne Horyzont Europe, na wielomilionowe, liczone w euro projekty badawcze dotyczące paludikultury, dedykowane właśnie temu, więc sprawa zaczęła być ważna, a od reformy wspólnej polityki rolnej, tej, która właśnie się odbyła, paludikultura jest uprawnionym sposobem gospodarowania na gruntach rolnych. Ten termin się dostał do przepisów wspólnej polityki rolnej i paludikultura tam nawet, gdzie w takich krajach jak Niemcy, gdzie bardzo się patrzy na to, czy grunt jest rzeczywiście użytkowany zgodnie z agrotechnicznymi wskazówkami. Teraz paludikultura jest uprawniona do wszystkich instrumentów wspólnej polityki rolnej. Na zdjęciu zbiór biomasy trzcinowej na paludykulturowym gospodarstwie pana Alfreda Smolczyńskiego w Rozwarowie, w Ujściu Świny. To też. Jest sporo roślin, które można uprawiać. To są tylko niektóre z nich, które można uprawiać na gruntach bagiennych przy wysokich poziomach wody. Widać, że to nie są rośliny jadalne. Więc to oznacza, że rolnictwo na tych terenach, że musimy zapomnieć o uprawie ziemniaków, czy kukurydzy, czy pszenicy. Natomiast wykorzystanie paszowe jest jednym z możliwych sposobów wykorzystania tych roślin. Mozga trzcinowa, czy nawet młode pędy pałki koszona w czerwcu jest podobno dobrą paszą. Nie znam się na tym, ale wiem od badaczy rolniczych z instytucji badawczych w Holandii, że
zwłaszcza w mieszance pałka z trawą pół na pół, czy jakieś inne proporcje. Jest to lepsza pasza niż sama trawa, bo pałka wodna jest bardzo korzystna energetycznie, bardzo słodką rośliną. Inne sposoby wykorzystania to materiały budowlane, energetyka, substrat do podłoży ogrodniczych, no i w końcu wypas. Głównie myślano na zachodzie o wołach, czyli tym tak zwanym water buffalo, które naturalnie bytują w takich podmokłych środowiskach, ale w Polsce myślimy o polskiej czerwonej nizinnej krowie, która się kiedyś nad Biebrzą pasła na mokrych turzycowiskach i prawdopodobnie na takie ponownie uwodnione tereny też mogłaby wejść. W zależności od tego, jak wykorzystujemy te poszczególne rodzaje biomasy, można... Nie mam pytania, chciałam skomentować tylko. Ostatnio miałam przyjemność być na takiej wycieczce we Francji, gdzie, co ciekawe, rolnicy obecni tam potwierdzali, że nawet tradycyjne odmiany krów, przyzwyczajane od młodego cielaka, również z powodzeniem są wypasane, że owszem, przestawienie krowy dorosłej na inną paszę jest problematyczne, natomiast oni z powodzeniem takich zmian dokonują. Planujemy taki eksperyment z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym, czyli dawnym IMUZ-em, na odwodnionych w tej chwili torfowiskach w środkowym basenie Biebrzy. Chcą zainwestować w stado polskiej czerwonej zachowawcze, które będzie się pasło na tych ponownie nawodnionych terenach. Można użytkować latem, można użytkować zimą, w zależności od tego, jakie rośliny i jak mają być wykorzystywane. Nie chcę wchodzić teraz w technikalia, chcę powiedzieć o różnych rodzajach biomasy, różnych roślinach, które można uprawiać i wykorzystać. Najbardziej tradycyjne i oczywiste jest wykorzystanie trzciny. I tutaj mieliśmy pana, który produkuje te pokrycia dachowe, trzciny na pokrycia dachowe i też ta firma Dachy Trzcinowe z nad jeziora Tałtowiska, właściwie z naszego terenu zainteresowania. Tą trzcinę wykorzystuje, ale nie z ponownie nawodnionych torfowisk, tylko z brzegów jezior, a ostatnio podobno tej trzciny tak brakuje, że sprowadzają ją nawet z Chin. Więc jest coś na rzeczy, że taka biomasa jest potrzebna. To mogą być bardzo różne zastosowania, jak Państwo widzą. To są te bagna rozwarowskie, na których kosi się trzcinę głównie na pokrycia dachowe, ale częściowo też na energetykę. Tu jest przykład takich, to już Magdo, Twoje zdjęcie z Niemiec. Hala ocieplona, czy tak zaizolowana trzciną. Wiązki trzciny, sprzedaż, więc jest to... To nie było ani ocieplenie, ani zoizolowanie, to były takie ściany. Taka ścianka działowa, teraz na tym widzę. Ale przykład zupełnie innego wykorzystania. Milion hektarów trzcinowisk użytkowanych z przeznaczeniem na pulpę papierową do produkcji papieru i tektury w Chinach na przykład. Więc tych pomysłów to jest po prostu produkcja biomasy, która może zastąpić biomasę drzewną w wielu przypadkach. Mozga trzcinowata, taka roślina, trawa przypominająca trzcinę, ale znacznie miększa, jest dobrą rośliną paszową. Jest też dobrą rośliną do biogazowni, bo ma dużą zawartość białka, łatwo ulega fermentacji. Ale te różne gatunki, to akurat jest siano turzycowo-mozgowe, turzycowo-trzcinowe, mogą być oczywiście spalane. I to jest najprostszy sposób utylizacji biomasy, te wielkie piece, do których można bezpośrednio całe bele biomasy wkładać. To jest akurat też z Niemiec z wycieczki, chyba to jest mulching, prawda? Pałka jest takim, wydaje się, świętym graalem tej paludikultury. Wszystkie firmy próbują odkrywać i patentować nowe sposoby wykorzystania pałki, ponieważ ona jest rzeczywiście bardzo wyjątkową rośliną. Ma taki miękkiż powietrzny, który zapewnia jej i sztywność, i możliwość przewodzenia gazów w obrębie pędów i pod spodem w torfie, ale dzięki temu, a jednocześnie jest sztywna i inkrustowana krzemionką, więc bardzo odporna. Dzięki temu po sprasowaniu te łodygi pałki tworzą niesamowicie wartościowy i odporny materiał izolacyjny o właściwościach styropianu, właściwościach cieplnych, jednocześnie właściwie niepalny, bo taka płyta z pałki się zachowuje jak książka wrzucona do ogniska. Każdy, kto próbował, książek nie palmy, ale gazety czasem próbujemy i one się, póki są złożone, wcale nie palą. Więc jednocześnie pałka
pałka to i paliwowe, i jeszcze ta paszowe zastosowanie. Przykłady takich materiałów to już chyba nie tylko z pałki, ale to jest ocieplenie domu, budynku płytami z pałki. To jest trzcina akurat, tak? To w takim razie inny, to już jest na pewno pałka, inny pomysł, może niszowy, ale my też to zrobiliśmy u nas w domu wspólnie z moją żoną. Zebraliśmy taki puch z pałki i na wzór remizów, które z tego zrobią bardzo ciepłe mieszkanie, zrobiliśmy sobie kołdrę i poduszki, które służą do dziś. Natomiast tu jest przykład, akurat taki specjalnie dobrany, przezroczysty materiał, żeby było widać, co jest w środku. Firma, która będzie produkować, czy już zaczęła produkować kurtki, ubrania wypełnione puchem pałkowym, więc pomysłów może być bardzo dużo. Materiały opakowaniowe, najróżniejsze wytłaczanki z siana turzycowego czy pałkowego. Generalnie rośliny bagienne mają tą cechę, że są odporne na rozkład, bo na bagnach ponad wodą ten rozkład jest mnóstwo mikroorganizmów, które chcą biomasę rozkładać. Ale dzięki tej odporności są również bardzo korzystne do zastosowania w tych różnych opakowaniowych czy budowlanych celach. Uprawa wierzb czy uprawa olsz to też może być paludikultura, więc nie mówimy tylko, no, mówimy właściwie o rolnictwie, ale to może być takie short rotation forestry, czyli rodzaj leśnictwa również produkcyjnego. Tu jest las olszowy zasadzony na ponownie nawodnionym torfowisku i to jest obszar eksperymentalny w Niemczech, gdzie się bada, jakie są redukcje emisji z takich obszarów. Tak zwany paludi house, czyli domek w całości zbudowany z biomasy roślin bagiennych, drewno olszowe i płyty pałkowe, trzcinowe i tak dalej, i wypełnienie trzciną. Paludikultura to również uprawa torfowców. Uprawa torfowców na przykład na podłoża dla takich wyspecjalizowanych roślin jak storczyki. To jest przykład eksperymentalnej uprawy w takich pływających platformach, ale to już większa skala na ponownie nawodnionym, ale wcześniej wyeksploatowanym torfowisku wysokim i substraty ogrodnicze, między innymi z torfowców, ale również z... Nie, to są akurat z pałki i z trzciny. Natomiast główny nurt jest taki, żeby torfowcami uprawianymi... W środku są też torfowce w 60%. Tutaj, właśnie. Żeby... Ja tak nie wiem do końca, co jest, bo zaciągnąłem te slajdy z Magdy prezentacji wczoraj i ostrzegałem mnie, żebym sprawdził dokładnie. W każdym razie nurt wykorzystania torfowców w produkcji podłoży ogrodniczych, torfowców uprawianych prowadzi do tego, żeby koniec końców całkowicie zastąpić wydobycie torfu, ale na razie przynajmniej, żeby te uprawiane torfowce stanowiły domieszkę, no bo wtedy możemy znacząco zredukować wydobycie torfu. Jeszcze bym tylko zwróciła uwagę na to, że te projekty, które są tutaj wymienione, one trwają już od 2004 roku, badania nad tymi substratami, które dostajemy z paludikultury, więc rzeczywiście jest to mocno przebadane i coraz więcej wiemy na temat tych materiałów. A ja dodam tylko, że jeden z największych producentów, jeszcze chyba nie mogę zdradzać, bo to wkrótce będzie premiera produktu, producentów podłoży ogrodniczych w Polsce, właśnie opatentował podłoże w całości z turzyc, z bagien wiebrzańskich, więc pojawi się na rynku. Więc to też jest potencjalne wykorzystanie tej biomasy. No i jeśli chodzi o to, czy to rzeczywiście działa klimatycznie, no działa. I tutaj wejdziemy na chwilę w takie szczegóły, jak to jest z tymi gazami cieplarnianymi z torfowisk. To są emisje, na niebiesko są całkowite gazy cieplarniane z torfowisk w przeliczeniu na jednostki dwutlenku węgla. Jeżeli mamy odwodnione łąki albo pola orne, no to te emisje są zbliżone do 30 ton i wyłącznie za nie odpowiada czerwony słupek, czyli CO2. Jeżeli nawodnimy te obszary, zmniejszamy niemal do zera emisję dwutlenku węgla. Tyle torfowisko emituje, ile rośliny pochłaniają w ciągu roku, więc bilans jest na zero albo nawet ujemny, więc zaczyna się pochłanianie. Natomiast przywracamy to pomarańczowe, to są emisje metanu. Metan jest, one są znacznie niższe w kilogramach, ale jeśli je przeliczymy na jednostki CO2, no to okazuje się, że te emisje są 3-4-krotnie niższe niż w scenariuszu referencyjnym. Więc to jest uwzględniane. To jest to 5 ton, o którym mówił Łukasz, po nawodnieniu. Więc my wiemy, tak, wszyscy wiedzą to, że torfowiska w stanie bagiennym emitują metan, ale ten metan w przeliczeniu na jednostki CO2 ma znacznie mniejsze
mniejszy jednak wpływ, bo on jest liczony w kilogramach na hektar, a nie w tonach na hektar, tak jak dwutlenek węgla. No i ostatni slajd z naszej książeczki, którą się chętnie podzielę, tylko zostały nam już o bagiennych strefach buforowych. Została nam wersja po angielsku, ale tutaj jeśli Państwo chcecie, to jest do wzięcia. To jest broszura, którą zrobiliśmy z projektu dotyczącego bagiennych stref buforowych, czyli tego, jak odtwarzanie bagien pozwala oczyszczać wodę. Oczyszczać poprzez absorpcję w roślinach, poprzez denitryfikację, oczyszczać z wody z nawozów spływających z terenów rolniczych. Ale ja to pokazuję po to, żeby zwrócić uwagę, że paludikultura powinna być w niedalekiej przyszłości elementem planowania gospodarki wodnej w krajobrazie. Że to nie jest tak, że to jest albo-albo. My musimy, dzięki paludikulturze, możemy zrenaturyzować rzekę na przykład, bo nie musimy jej już utrzymywać, bo nie mamy rolnictwa intensywnego, odwodnieniowego do samej rzeki. Dzięki paludikulturze możemy uzyskać wyższe poziomy wody na przyległych terenach i odtworzyć siedliska cennych gatunków. Możemy poprawić mikroklimat, to parowanie wody, o których mówiłem. No i koniec końców poprawić jakość wody w odbiorniku, którym na tym zdjęciu jest Morze Bałtyckie, ale w przypadku Łuknajna jest system Wielkich Jezior Mazurskich, no a na początku samo Łuknajno. Dziękuję bardzo.